Witam Was serdecznie w programie Pogotowie Rodzinne. Nazywam się Kornelia Chojecka. Dzisiaj jest niedziela, 21 października, a ze mną w studio wspaniali goście Anna i Radosław Kopciowie. Witamy Was serdecznie. Małgorzata Machała, pastor Paweł Chojecki i Iwan Belostenko, który dzisiaj obchodził urodziny, więc wszystkiego najlepszego od naszej redakcji. Bardzo się cieszymy, że jesteś z nami już tutaj stacjonarnie w Lublinie. No i czekamy na kolejne programy Make Poland Great Again. Mamy też wiele nowych pomysłów także. Jedziemy dalej. A dzisiaj Greater Things. Mamy właśnie nową motywację po przyjeździe ze Stanów Zjednoczonych i to, co właśnie nas bardzo urzekło w trakcie tej wizyty, to właśnie to, że tam bardzo dużą wagę przywiązuje się do charakteru. Stąd dzisiejszy temat programu, jak zbudować u swojego dziecka charakter. Czekamy na Wasze pytania, na Wasze komentarze. Do nich przejdziemy w drugiej części programu, ale na początku Was chciałam zapytać, no czym według Was jest charakter i dlaczego to jest takie ważne, żeby go kształtować? Dlaczego charakter jest tak ważny? Żeby charakter, wiedzieć, o czym mówimy. To jest coś w człowieku, co sprawia, że on w danej sytuacji zachowa się tak albo inaczej. Nie? Czyli to jest takie jak gdyby oprogramowanie, jeśli by chcieć językiem informatycznym, nie? Że mamy tak zwany ten software, nie? I to staramy się wbudować w człowieka poprzez wychowanie. Czyli taki moralny kompas, można powiedzieć, który nas kieruje. No, to też to takie starsze trochę porównanie. Jeśli chodzi o skojarzenia, to charakter to... kojarzy mi się z tym, że taki człowiek, który ma charakter, nie jest rozlany, nie? On jest jakiś, to jest jakoś skojarzenie ze stałością, z tym, że można tutaj, człowiek, który ma ukształtowany charakter, to wiemy, jest przewidywalny, nie? To bardzo, myślę, ważne, bo jak ludzie bez charakteru, no to wtedy nie wiesz, co zrobi, nie? Tak nie wiesz, nie można na nim polegać, nie? Bo to jakoś się mocno kojarzy ze sobą. Czyli jak ma charakter dobry, to się dobrze zachowa w różnych sytuacjach. Też pamiętam, kiedyś czytałam taką książkę właśnie, bo szukałam takich kiedyś materiałów przy wychowaniu dzieci i choć autor okazało się, że nie ma tego charakteru, to niemniej jednak napisał dobrą książkę i właśnie on to określił właśnie, że to jest kim jesteś, gdy nikt nie patrzy. Można i tak stwierdziłam, że o, to jest rzeczywiście dobre określenie na charakter. A potem go podpatrzyli. No właśnie, i go sprawdzili. Tak, rzeczywiście. Na to też dużą uwagę właśnie kładą na charakter, czyli to właśnie tak jak mówicie, czyli tak naprawdę to, kim jesteśmy, jak się zachowujemy tak naprawdę w realnych sytuacjach. Właśnie twórcy programu Charakter First, tutaj też w programach Pomyśl dziś pokazywałeś, ale to jest taka książeczka, jest też taka lista cech, 49 cech według nich kluczowych dla rozwoju człowieka. To jest, ten program ma ponad 26 lat i właśnie oni no, stawiają nacisk na kształtowanie konkretnych cech, ale jeszcze zanim przejdziemy do tych konkretnych cech, które są ważne według Was, jeśli chodzi o wychowanie dziecka, to powiedzcie, no dlaczego w procesie wychowania, w procesie edukacji to właśnie ten charakter jest tak ważny? Bo ktoś może powiedzieć, no dobrze, moje dziecko ma taki charakter, ale ja mam mu przekazać wiedzę, no to może przestańmy się skupiać na tym charakterze, on jest już taki jest, ja już tego nie zmienię, no i skupmy się na tym, co ja mogę mu przekazać. Pamiętaj, że charakter to jest coś, co mamy stworzyć. Znaczy, są pewne cechy wrodzone, nie? No to nie wszystko się przeskoczy, ale tak jak ja pamiętam ze studiów i byłem na zajęciach z pedagogiki, z psychologii, to nam wykładowca podkreślał, że mamy bardziej pilnować, żeby sobie dziecko krzywdy nie zrobiło. On sam naturalnie wykształtuje w sobie to, co ma. Nie? Ale to tak jak się patrzy w Słowo Boże, no to trochę tam jest zupełnie co innego, że mamy to dziecko ukształtować. Nie? To jest trudny proces. Wielu z nas, my wiemy, jakie błędy popełniamy. Widzimy w sobie często jakąś pewną nieporadność i wołamy do Boga, żeby nam pomógł, ale jest to droga kształtowania i żeby ukształtować kogoś, to trzeba wiedzieć w czym i jaki jest cel tego, nie? Także tu to jest wszystko jakoś wbudowane w rozum, w racjonalność, tutaj kluczowe jest Słowo Boże oczywiście, żeby to dobrze zrobić, ale no, charakter jest ważny, żebyśmy go ukształtowali zgodnie z drogą, którą ma iść, nie? Bo to oczywiście, to tak jak można kogoś nauczyć jeździć samochodem i on świetnie będzie potrafił jeździć samochodem, ale jak będzie nieodpowiedzialny, no to krzywdę komuś zrobi.
Nie? I tak samo możemy dziecko wyposażyć w wiele ważnych narzędzi, możemy wiele rzeczy nauczyć, ale ten charakter pomoże mu w tym, żeby on tego używał zgodnie z celem i ku i chwały Boga i ku dobru siebie i innych ludzi. Tutaj taki przykład doktora Mengele. Przecież on był wysokiej klasy lekarzem, miał świetną wiedzę, tak jak mówisz, pewnie rodzice, społeczeństwo, uniwersytet przekazało mu dużą wiedzę medyczną, top na ówczesne czasy, ale wiemy, że zabrakło mu charakteru. To właśnie zabrakło mu tego moralnego, jak powiedziałaś, kompasu, żeby w konkretnej sytuacji zachował się jak trzeba. Czyli wręcz można powiedzieć, jeśli człowieka bez charakteru wyposażyć właśnie w taką wiedzę i umiejętności i zdolności, no to ludzie uciekajcie, ludzie bójcie się. Dzisiaj coś takiego przeżywamy, jeśli chodzi o naukowców chińskich, czy tych, którzy pracują dla chińskich komunistów. Oni są dobrzy, oczywiście, najlepsi ale nawet. Pracują po to, żeby zniszczyć świat, żeby wprowadzić światowy gułag, nie? Także charakter first. Czy edukacja może wtedy nawet zaszkodzić z tak. tego, co mówicie. Ale rzeczywiście też tu Radek wspomniał o tym, że właśnie to jest, jakby celem jest wychowanie tego odpowiedzialnego człowieka, nieposłusznego, nie właśnie jakiegoś automatu, który właśnie wykorzysta te swoje umiejętności, nawet bardzo dobre, można powiedzieć, do złego celu. Tylko że on umie odróżnić dobro od zła właśnie i jest odpowiedzialny, że on nie skrzywdzi kogoś, nie będzie miał właśnie siebie na myśli, bo rzeczywiście, kiedy można powiedzieć, dziecko jest jakoś szczególnie uzdolnione, no to na pewno ma większe też zdolności takie egoistyczne, prawda, że jest przyzwyczajone, że no wszyscy go podziwiają i wtedy tutaj myślę nawet, że szczególna jest właśnie ważna praca nad charakterem, żeby, bo mówię, taki przeciętny człowiek, to on mniej więcej tam właśnie, prawda, będzie trzymał jakiś tam pion, taki co wszyscy trzymają, ale tacy wybitni, to rzeczywiście tutaj jest największa praca, żeby ich charakter ukształtować tak, jak no, należy. Mhm. Tutaj też jeszcze to jest ważne, że to, w jaki sposób będziemy kształtowali charakter, zależy w sposób absolutnie fundamentalny od tego, jaki światopogląd przyjmiemy i jaki cel sobie postawimy, że tutaj jakby charakter będzie ukształtowany tak czy inaczej i on po czasie, po owocach zobaczymy, jakby do czego to dziecko zostało wychowane, ale faktycznie my, gdy mamy takie chrześcijańskie założenie, do czego chcemy wychować to dziecko, to wiemy, że to będzie nierozerwalnie związane z tym, w co my wierzymy i co uważamy za właściwe w życiu. Także chciałam was zapytać właśnie o doświadczenia w budowaniu tego charakteru. Niedawno byliśmy w Stanach Zjednoczonych. Widzieliście, jak funkcjonują tam nasze rodziny, kościoły, organizacje polityczne, ale tutaj też, Iwan, nam możesz powiedzieć, jak to jest w Izraelu, też mieszkałeś w Irlandii. Czy jest może coś, czego Polacy mogą się nauczyć właśnie od innych narodów, jeśli chodzi o kształtowanie tego charakteru? No, urodziłem się na Ukrainie, wtedy w Izraelu, wtedy w Anglii. Żyłem i no to jest bardzo, bardzo różne w każdym kraju. Na przykład w Ukrainie to tak, ciężko mi teraz powiedzieć, ale tak patrząc z dotychczasowego doświadczenia z tym krajem, to jest jeszcze ta część, ta konserwatywna w wychowaniu dzieci, ale tak jak w innych krajach, i tu zaraz dojdę do Izraela i do Anglii, mocno namieszało się tym następnym pokoleniom i już zapomnieli, skąd pochodzą te wartości, skąd my ich w ogóle mamy, że to wszystko jest od Boga i już zaczyna się wchodzić w to właśnie taki humanizm i że to my tacy w naszej mądrości coś takiego wymyśliliśmy. Więc widzę, że mimo tego, że tam jest jeszcze dość konserwatywne na porównanie z resztą Europy, ale miesza się tam właśnie te pojęcia, że teraz ten ateizm i tak dalej. W Izraelu to tam jest w ogóle tam tyle tych różnych rodzajów Żydów, że każdy ma swoje poglądy, jak jest najlepiej. Te z Europy Środkowej, to oni tacy traktują ich jakby takie mięczaki. Te z Rosji niby takie ostry, mocny i taki twardy, ale jak
dochodzi co do czego, to w pewnych kwestiach tam odpuszczają. Z Maroko i z Hiszpanii tam też idzie taki bardziej konserwatywny i tam taki mocno tradycyjny, że tam nie do przyjęcia z kimś tam chodzić przed ślubem, czy coś w tym stylu. No z Ameryki też to zależy, czy jest chrześcijanin, czy jest niewierzący, więc tam jest totalna mieszanka. Ten sam naród, ale w różnych warunkach się różnie. Tak, tam jest bardzo, bardzo mocna mieszanina. No a Anglia tam już zostawiłem najgorsze na koniec. Czyli nie mamy racji z nich przykładów. W Anglii, mi się podobało, jak wtedy była ta rodzina królewska stała na balkonie, nie? Pamiętacie i Prince Charles kucnął się do tego swojego sęcia, bo on tam coś mu tam pokazywał, nie wiem, tak do niego kucnął się, a królowa właśnie stała i takim tak, co to robisz? Stań! Trzymaj pion! Tam jeszcze tacy tradycyjne środowiska, jeszcze to pamiętałem, ale ich jest bardzo mało i ja jeszcze byłem nie w byle jakiej Anglii, a w tej w Irlandii Północnej, gdzie tam w ogóle jest ten cały podział pomiędzy katolikami a protestantami i tam w rodzinach protestanckich bardzo trzymają tak z tym tradycyjnym wychowaniem, a w rodzinach katolickich to tak tam dość hulają tam, nie, że tak powiem. Już nie wspomnę Irlandię Południową, tam w ogóle dzieją się kuriozalne rzeczy, ale to właśnie mieszanie, co kiedyś właśnie rozumieli te wszystkie, czyli te wartości, że te wolności, ta mądrość pochodzi od Boga, to było jakby coś powszechne, że każdy to wiedział, ale teraz dlatego, że oni pomieszali się, już tam kogo zapytasz, to już nie wiedzą, o co chodziło z tym konfliktem, a jak już rozmawiamy o wartości wychowania i tak dalej, to tam wszyscy tak mają to w nosie. Więc Anglii, i to jest Anglia konserwatywna, czyli to Królestwo konserwatywne tej Irlandii Północnej. A w Anglii to słyszeliśmy od Pawła Machały, jak tam byli na wycieczkach, że tam po prostu dzieci padają na podłogę i tam drzą się i to naprawdę masakra. Dyktatura dzieci. Tak. A może jakieś bardziej pozytywne przykłady ze Stanów Zjednoczonych? No właśnie, już dużo mówiliśmy nawet o samych tych atmosferze w domu właśnie. Mnie na przykład właśnie wydaje się, że tutaj jest, że tam jest ciągle jednak takie to dobre określenie, że my home is my castle i rzeczywiście, że w Stanach to jeszcze widać, że to jest jakby właśnie mój zamek i moje królestwo, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, że to nie jest takie egoistyczne, tylko że właśnie, że tam widać, że rodziny są naprawdę chrześcijańskie, oczywiście mówię o chrześcijańskich rodzinach, że jest ten szacunek dla rodziców i to już co wspominałyśmy, że nawet te wersety, kiedy są właśnie wszędzie, to jest rzeczywiście coś takiego, że no, że jakby chcąc, nie chcąc, masz do czynienia, że to Słowo Boże cię, że tak powiem właśnie, tak. I nawet jak chcesz coś tam głupiego powiedzieć czy coś, no to masz większą trudność, tak uważam. I rzeczywiście to widać, ale no też nie jest idealnie właśnie, tak jak Iwan powiedział, że na pewno w niewierzących rodzinach mają duże problemy i to, co mówiliśmy też wcześniej, że mają teraz problem, że te uniwersytety i szkoły im kradną dzieci. Owszem, jest dużo właśnie homeschoolersów i wiele takich konserwatywnych rodzin decyduje się jednak na taką edukację, bo wiedzą, że właśnie, że edukacja jest czymś wtórnym, a przede wszystkim jest właśnie ważny ten charakter, że dzieci muszą mieć właśnie dobre cechy i można powiedzieć właśnie, no ten Mengelego, no to już nic dodać, nic ująć, ale właśnie czy lekarz, czy prawnik, jeżeli on się będzie charakterem wykazywał, no to właśnie to już się douczy pewnych rzeczy i nie musi tam właśnie jakby ta wiedza nie jest taka, nie musi być wycyzelowana, jeżeli właśnie mówię, ktoś ma charakter i tutaj mówię, Pismo Święte moim zdaniem odgrywa tu dużą rolę i edukacja domowa to jest.
jeśli mogę dołożyć coś do tego podwórka Stanów Zjednoczonych, to tam rzeczywiście życie jest takie dosyć łatwe. To znaczy dzieci nie są narażone na walkę z obyt, jakieś trudności, głód, tam zimno, ciężka praca. I to jest oczywiście na niekorzyść, jeśli chodzi o kształtowanie charakteru, ale z kolei Amerykanie chyba celowo rekompensują to, że od najmłodszych lat angażują bardzo mocno dzieci w sport. To widzieliśmy, mieszkaliśmy u polskiej rodziny, Jacek i Ola, i oni oboje byli trenerami, czy są trenerami piłki nożnej, nie? Jedno dla dziewczyn, drugie dla chłopców, i to są już chłopcy w wieku, dzieci w wieku przedszkolnym i te pierwsze klasy podstawówki. Już tam takie, i to jest połączone z takim rodzinnym świętem, że tam te rozgrywki, to na filmach zresztą widać niekiedy, no czy tam ojciec poszedł na mecz swojego syna, nie? Tam, no i nie poszedł, to zły ojciec, i gdzie ty byłeś, i tak dalej, nie? Że to naprawdę, ten sport to nie jest tam jakiś tam WF mieliście i tam chodziliście tam w kołka boiska tego, tylko później najpierw są te treningi, a potem w weekendy, zwykle soboty, są takie święta sportu, gdzie tam te całe rodziny przychodzą i tam kibicują tym dzieciom, i to jest ten czas rodzinny, ale jest ten czas rywalizacji, nie? I oczywiście ta rywalizacja musi być fair, nie? Ktoś fauluje, ktoś gra nie fair, to tak jak w Biblii, nie? Że każdy zawodnik ma grać uczciwie, nie? Na to jest pokazany, znaczy duży nacisk położony, czyli kształtują zarówno takie budowanie charakteru, jeśli chodzi o zwycięstwo nad sobą, ale też i umiejętność gry w zespole. Zwykle to są jakieś właśnie konkurencje zespołowe i właściwe traktowanie przeciwnika. Także tutaj sport bardzo dużo, myślę, daje w wychowaniu amerykańskich dzieci, i tam rzeczywiście trenują ciężej. Tu mieliśmy też naszą pływaczkę polsko-amerykańską, i ona też, jak już występowała w polskiej reprezentacji, Daniela Georges, pozdrawiamy cię serdecznie oczywiście, to mówiła, że to lajcik, wiesz, w porównaniu z amerykańskim treningiem, to jest jakbym była na holidayu jakimś normalnie, nie? Także tam się nie oszczędzają. Jeśli już sport, to poważnie. Oni na uczą dzieci, żeby na całego ciężko pracować, żeby coś osiągnąć. I to, co wspomniałeś, rzeczywiście jest cała rodzina w to zaangażowana. Też często to jest jakiś wysiłek finansowy, ale jednak cała rodzina się poświęca. Tutaj przypomniał mi się nasz wywiad z Małgorzatą Zabrocką w naszej telewizji, kiedy właśnie Gosia mówiła o tej, o kształtowaniu charakteru, że to nie jest tylko sport, to nie jest tylko karate, tylko to jest cała taka filozofia wydobycia z siebie tego, co najlepsze. I właśnie to szczególnie moją uwagę zwróciło na największym uniwersytecie świata, na Liberty University, kiedy też oglądaliśmy taki film promujący ten uniwersytet, i właśnie oni, ich hasło przewodnie to jest trenowanie zwycięzców najlepszych dla Chrystusa, żeby zmieniać świat. I to widać, że oni trenują tych czempionów w każdej dziedzinie życia. To widać takie dążenie do perfekcji, ale dla innych rzeczywiście jest takie inspirujące, i to jest ciekawe, że to od najmłodszych lat, że nie masz być przeciętniakiem, masz być najlepszy. Nie wiem, czy Radek chciałbyś coś dodać po wizycie w Stanach. Czym zostałeś zainspirowany? Co byś na przykład chciał przekazać swoim dzieciom, czy następnym pokoleniom właśnie po wizycie w Stanach Zjednoczonych? To, co Paweł powiedział, rzeczywiście tam jest, tym się można zasłonić, to trzeba uważać, ale rzeczywiście oni mają to jakoś łatwiej, już cały kraj wchodzi w pewnym mechanizmie, nie? I rzeczywiście oni w tym, jak to mówią, płyną z tym prądem, akurat u nich to jest dobrze, że płyną z tym prądem, że jeśli chodzi o ten sport, to rzeczywiście tam jest tego dużo, i ja sobie tak kiedyś nie zdawałem z tego sprawy, ale tak dotarło do mnie rzeczywiście, że to jest, jak ja rozmawiałem z Jackiem, to on widzi na przykład u tych swoich chłopaków, on się cieszy z tego, że ma tą działkę, że oni na przykład, ci młodzi chłopcy wsiadają na kosiarkę i się cieszą z tego, że w sobotę koszą trawniki, nie? No to są elementy bardzo ważne w wychowaniu, nie? My ludzie z bloku trochę mamy tutaj utrudnione zadanie i musimy to jakoś rekompensować, i ja wiem, że to się nawet nie da do końca tego zrekompensować, nie? To jest jakaś nam namiastka, ale i tak no my nie możemy, musimy w wychowaniu swoich dzieci brać, czy angażować je w różne obowiązki. Nie, nie możemy, to my Polacy, nie, bo to jest dość, myślę, to jest nasza duża słabość, musimy
swoje dzieci codziennie angażować w jakieś obowiązki, w których one będą miały trud i będą musiały wykazywać się pewną wytrwałością i te obowiązki muszą być związane z tym, że to komuś służy, nie? To jakoś, mówię, to jest tylko namiastka pewne tego, co oni mają w sporcie na przykład, nie? Ale to jest ważne. No, to, co wcześniej powiedzieliście, że to u nas bardzo, znaczy w tym młodym pokoleniu bardzo wyraźnie widać, jak rodzice troszkę przesadzają w tym, że dziecko moje musi być dobre w tym, nie? Zapominają o tym, że to, co Paweł powiedział, w sporcie jest rywalizacja, musi być fair, jest to związane z cechami charakteru, a u nas jest bardziej nacisk położony na indywidualizm. Wynik indywidualizm, nie? Ty masz być dobra w tym i patrz na innych, że musisz być lepszy, ale nie, że to jest w zespole, że musi być fair wobec drugiego człowieka, tylko ja mam błyszczeć jak gwiazda. Nie ma jakiegoś dobra wyższego. To jest problem. Musimy z tym uważać, bo tu, jeśli chodzi o Amerykę, to tu my, Europejczycy, Polacy, jesteśmy mocno z tyłu za nimi. Ja też właśnie tylko dodam, że właśnie dlatego warto jest dzieci chwalić rzeczywiście za wykazanie się dobrą cechą charakteru, a nie za to, że tam, nie wiem, za wynik właśnie jakiś było najlepsze w czymś tam, bo mówię, bo wtedy odpadają takie problemy. Ja tak właśnie dzisiaj taką miałam refleksję, jejku, w ogóle, bo protestujemy przeciwko tej wystawie właśnie, ludzkich ciał, można powiedzieć, a ja myślę, ale kto w ogóle poszedłby na taką wystawę? Ja nawet gdyby nie było całej tej akcji, ktoś by mi, nie wiem, zafundował 100 biletów i codziennie bym tam mogła chodzić, to bym tam nie poszła za dopłatą. I te szkoły są prowadzone. A właśnie, a tu się okazuje, że są wycieczki i że właśnie to gdzie ci nauczyciele, no to właśnie co oni sobą reprezentują, jak oni są w stanie pokazywać swoim uczniom ludzkie ciało, czyjeś, przecież to są czyjeś szczątki, a to nie jest, nie wiem, syntetyczne i tak dalej. Także mówię, to jest właśnie, później pewne problemy nawet odpadają, a my musimy teraz walczyć z takimi rzeczami nawet. To jest konkret chwalenie dziecka, docenianie właśnie tak, za charakter, za to, że wykazało się dobrą cechą charakteru, a nie, że tylko jakiś wynik tam osiągnęło. Jeszcze tak, żeby pociągnąć ten wątek, to ostatnio spotkałam się z taką informacją na Facebooku. Jeden z rodziców się podzielił taką obserwacją, że Polacy bardzo chętnie wysyłają swoje dzieci na różnego rodzaju zajęcia, szkolenia, zajęcia, tak. A mama mówi, taka, która się opowiadała, ja też zorganizowałam swoim dzieciom mnóstwo kursów. Rozpisałam to na cały rok. Mianowicie kurs ścielenia łóżka porządnego, kurs załadowywania zmywarki, rozwieszania i jeszcze segregowania. I wiecie, właśnie te codzienne takie rzeczy, które można właśnie przy ich okazji kształtować prawdziwy charakter, prawdziwe cechy, a nie zachwycać się tym, że dziecko zaliczyło kurs angielskiego, pływania, francuskiego, język konny i tak dalej, które do niczego nie, nie będą. Się zachować nie będzie no tak. Także. Bo to wszystko jest fajne, nie? To fajnie, bo to się może przydać, tylko że one troszkę tu zachwiana jest ta proporcja, nie? Że tu nagle odchodzimy od cech charakteru, żeby tylko był dobry w tym i ten człowiek się zgubi. Po drodze się zgubi, bo widzieliśmy takie sytuacje. Nie? I kiedy to są fajne rzeczy, ale trochę później. Albo może wcześniej, ale zmniejszyć proporcje, nie? Czy zwiększyć proporcje, na jeśli chodzi o charakter. Ja jak byliśmy u Jacka, to wiadomo, że tam w każdej rodzinie można zobaczyć plusy i minusy, nie? Ale podobało mi się tak. Oni rzeczywiście, tak jak powiedział, dużo sportu, mają drużynę, walczą ze sobą, ale ten Tristan, który nie wiem, tam 10 lat ma, on wstaje rano i robi śniadanie swojej siostrze i młodszemu bratu. I ojciec nie musi go gonić. On przychodzi, sadza jedno dziecko, drugie dziecko, trochę ten jest większy od nich i robi im śniadanie. Myślę sobie, wow, nie, no to jest piękne, bo to już od razu ja służę innym. A jeszcze taką, przepraszam, ale wczoraj rozmawiałam z kimś z was i podał mi, chyba z tobą zresztą, i podałaś mi przykład ucznia, właśnie chyba syna jednego z małżeństw Polaków w Ameryce, który był przeciętnym uczniem w szkole, natomiast nauczyciel zobaczył jedną rzecz, w której był super i go nie dość, że zauważył, to jeszcze zrobił wszystko, żeby rzeczywiście to dziecko błyszczało. Zdobył fundusze. Tak. I
tak sobie myślę, że u nas w szkołach jest problem taki, że nauczyciel no, ogania się od tych uczniów, którzy chcą błyszczeć, bo właśnie zabierają czas lub są niewygodni. I w ogóle nie ma tego nakierowania, że to ma czemuś służyć większemu. Nie tylko temu, że to jest błysk dla błysku, tylko jest tu coś wartościowego, co się przyda potem czy całej klasie, czy szkole, czy społeczeństwu docelowo. Także. Tak jak właśnie a propos to akurat syn Leszka pozdrawiamy z klubu Idź Pod Prąd Chicago, ale właśnie tak jak Leszek opowiadał, no mój syn był wybitny w tej dziedzinie, miał stypendium, studiował, miał marzenie pojechać do Afryki, ale powiedziałem mu, możesz pojechać, musisz sobie sam zarobić. I właśnie takie, że ta jest, wszędzie są te napisy, ciężka praca prowadzi do sukcesu i nie ma jakby innej drogi do sukcesu, tak jak niż tylko właśnie ciężka praca. No właśnie, ale to umiejętność tej pracy, no to jest już właśnie charakter, a nie tylko właśnie takie, no, sam nastawienie na sukces, to jest za mała motywacja, no, można powiedzieć. Jeśli jeszcze mógłbym dodać coś z tych domów amerykańskich, no, tam zwykle kobieta nie pracuje i poświęca się cały swój czas właśnie prowadzeniu domu, dlatego te domy tak też, takie naprawdę są zadbane w każdym szczególe i tam te napisy, różne teksty biblijne, ale też właśnie kobieta jest wtedy skoncentrowana na dziecku, szczególnie w tych pierwszych latach jego życia i to, co Gosiu powiedziałaś o tych kursach, nie? To rzeczywiście w każdym domu zwykle jakaś gdzieś jest taka niewielka, ale taka lista obowiązków, nie? To widać, lista zachowania w łazience, nie? Co dziecko ma zrobić, zanim wyjdzie z łazienki, nie? To ma tam umyć ręce, to, nie? Żeby to od początku ono jest w ten sposób wychowywane, ale jest jeszcze druga ciekawa rzecz i to myślę, że szczególnie powinniśmy w Polsce no, z powrotem przywrócić, bo to kiedyś było w tej tradycyjnej Polsce, tej jeszcze szlacheckiej Polsce, ale przez komunistów zostało zagubione, bo jedną z cech tego komunistycznego wychowania tego małego zwierzęcia to jest właśnie zlikwidowanie szacunku do starszych. Nie? I oni od małego uczą dzieci grzeczności, to co Radek mówił, tego służenia młodszym, nie? Że normalnie to przecież mógłby ich wykorzystywać, a on im służy. Starszy 10-letni brat służy swojemu rodzeństwu i jeszcze są bardzo mocno uczeni grzecznego odzywania się do siebie nawzajem. Nie możesz krzyczeć na siostrę, na brata, już tam o rodzicach to nie wspomnę. Masz się do niego ładnie, grzecznie odnosić, a do starszych, jak mówisz, to dodajesz ser na końcu. Nie? Czyli proszę pana, nie? Do ojca nawet, dziecko do ojca w niektórych domach właśnie za pomocą tego ser i tak dalej. Co ciekawe, widzieliśmy to też w takiej konserwatywnej, czarnej rodzinie. To dzisiaj o 13 pokazywałem wywiad z pastorem Deep Reef z tego kościoła. Mieliśmy okazję być z jego rodziną później jeszcze przez pewien czas i widzieliśmy, że tamta rodzina jest bardzo dobrze ustawiona, może nawet bardziej konserwatywnie niż rodziny właśnie te białe anglosaskie. To także robiło wrażenie. Tak. Tu jeszcze też nawiążę do tego, że ten pastor jest byłym Marine. A można zobaczyć na YouTubie takie, to się nazywa First Two Hours of Basic Training, coś takiego. To jest tak, jak te Marines, najpierw te przyszłe Marines przychodzą do tego, tej pierwszego treningu i tam ich najpierw tam golą i tam pierwsze takie rzeczy. I to jest bardzo ciekawe, bo tam po prostu drzą się na nich i to tam muszą funkcjonować pod tą presją, ale tam właśnie jest ten sergeant czy ser, nie? I tam jakikolwiek odpowiedź, czy tam zwraca się, to on się coś mówi, to jest ser. Sir, a jak nie ma, to on na niego jeszcze bardziej wydziersza. Co wy widziałeś? Jak odezwało się? Tak, ser. I tak jest na takich, też był ten film Clint Eastwooda, American Sniper. I ten gość, ten Kyle, jak on tam się nazywa, ten snajper, był u Conan O'Brien, a on jest taki lewakiem, nie? I on właśnie siedzi u niego tam w studio, coś u niego pyta i on tam odpowiada na pytanie, na końcu ser. Jest ser, no ser, jest ser. A ten Conan O'Brien właśnie tak siedzi i mówi, ale ty nie musisz cały czas mówić ser. A on mówi, tak, ale to jest z szacunku tak u nas. Wewnętrznie jest. To jest charakter. A Conan O'Brien właśnie tego nie nie łapie. Tego, że nie jest taki młody, nie? Powinny się to pamiętać, ale oni tak widać, że to odrzucili. To. A jeszcze też chciałem dodać do naszego głównego tematu, jak zbudować charakter, to myślę, że żeby ojciec i
matka, żeby mogli zbudować charakter w dziecku, to muszę mieć jakiś dla niego przedstawiony wzór. I między innymi muszę być też tym wzorem dla niego, żeby było łatwo zrozumieć, co jest ideałem, ale też w tej książce, jak zbudować chrześcijańskie rodzicielstwo, to właśnie od Pawła Machały dostałem. Tam właśnie jest, to jest MacArthur, nie? Mhm. I on właśnie mówi, że najważniejsza rzecz, którą muszę nauczyć swoje dziecko, to, czyli co muszę zrobić, to doprowadzić dziecko do Jezusa właśnie, żeby on zrozumiał, że on jest najlepszym przykładem i on jest ideałem i my musimy dążyć do tego. Bo jak nie masz jakiegoś ideała, to na przykład w takich rodzinach nowoczesnych, to co dla nich jest ideałem? Idole. Różni. Albo może tam gdzieś jakiś... Piłkarz albo piosenkarz. Tak, właśnie. Piosenkarz, dokładnie. Nie? Więc jak nie mamy żadnego ideału dać dziecku, to ono będzie zagubione. Ale też właśnie a propos idoli, to co mnie inspiruje w amerykańskiej kulturze, to jest, że oni są wychowani na biografiach wielkich ludzi, którzy dokonali wielkich rzeczy. I tutaj właśnie jest ta książka, którą często się odwołujemy, Rób trudne rzeczy. Jest to historia dwóch bliźniaków, Alexa i brata Harrisów, i oni zaczęli swoją przygodę właśnie z tym ruchem przeciwko niskim oczekiwaniom właśnie od przeczytania stosu takiej biografii wielkich ludzi, którzy dostają od swoich rodziców na wakacje. Oni się tym zainspirowali i stwierdzili, że no muszą zacząć wymagać od swojego życia czegoś więcej, ale to właśnie co mówisz, Iwan, że dziecko musi mieć jakiś wzór, do którego dąży. Czy to będzie tak jak w kręgu chrześcijańskim, czy po prostu to będą biografie wielkich ludzi, ale to widać, że to jest odwołanie do takiego ideału i ja chcę być taki jak on. I to właśnie, co mówisz, my też to zauważyliśmy w Stanach Zjednoczonych. Ale jeszcze tak sobie pomyślałam, jak Iwan mówił, że ponieważ celem chrześcijańskiej rodziny jest to, żeby ostatecznie doprowadzić dziecko do tego ideału, jakim jest Jezus Chrystus, żeby ono było oczyszczone z swoich grzechów, to tak myślę, jak w Polsce jest to trudne, gdy mówi się dookoła, dzieciom się wmawia, że one są dobre, że one właściwie cokolwiek zrobią, to już są wspaniałe i nie ma tej funkcji rodzicielskiej, jaką jest pokazywanie, że ono właśnie źle robi, że nie postępuje w sposób doskonały i ono ciągle potrzebuje i naszej korekty, naszego prowadzenia, a ostatecznie poddania się autorytetowi nie rodzicielskiemu, tylko właśnie Bożemu, ale rzeczywiście jakby zrozumienie samej tej zależności, jak ważne jest to, żeby dziecko nie było wychowane w tym różowym świecie takiej samozachwytu nad sobą. Tak. Tak, tutaj myślę, taka lektura obowiązkowa dla rodziców, którzy w ten sposób podchodzą do dzieci, że je tylko chwalą, tylko nagradzają, tylko się zachwycają nimi, to jest Ballada o Januszku. To obejrzyjcie sobie, naprawdę, jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu, a macie ten problem, a jak nie macie, to też obejrzyjcie, bo wtedy może zobaczycie, że jednak macie ten problem. Ballada o Januszku i nic już nie muszę mówić. To jest właśnie bezstresowe wychowanie, takie jak Gosia mówi, tylko chwalenie, tylko dawanie tego, co sobie dziecko chce. Często jeszcze rodzice robią tak, że swoim zdrowiem płacą za to, żeby fanaberię dziecka, bo myślą, że to jest szczęście dziecka, żeby ono miało to, czego ja nie miałem, jak byłem młody. Nie. Można ja nie miałam i wyrosłem na ludzi. Właśnie. No to ono, jak nie będzie miało, też wyrośnie. Zacząłeś temat, jakie najczęściej błędy popełniają rodzice właśnie w kształtowaniu charakteru. Może macie takie drastyczne przykłady. Moglibyście przestrzec naszych widzów, żeby tego na przykład kategorycznie nie robić, bo się zepsuje dziecko i nie zbuduje się tego właściwego charakteru. No ja właśnie myślę, że jednym z głównych, no tak nawet obserwując w Polsce środowisko edukujących rodzin domowo. To jednakże właśnie, że to jest najważniejsze, jest ten sukces taki edukacyjny, żeby dziecko było w czymś. I ja mówię, ja nie mówię, że to jest coś złego, tylko chodzi o to, że właśnie nieważne co, byle by było tam doskonałe w czymś tam, w jakiejś tam dziedzinie. Myślę, że to jest takie zafiksowanie. Rzeczywiście. I nawet jak właśnie wspominałam już, że szukałam kiedyś właśnie książek po polsku o charakterze i naprawdę było mi trudno cokolwiek znaleźć, znalazłam może właśnie ze dwie.
między innymi właśnie tę, ponieważ głównie jednak u nas jest właśnie nastawienie się na tą wiedzę, na wiedzę, że tutaj o, bądź lepszy w tym, bądź lepszy w tamtym, a o charakterze tak naprawdę niewiele się mówi, nie? Moja prywatna sprawa. No właśnie. Dzieci trzeba chować w świadomości, że w takiej świadomości pragnieniu, że ja muszę być użyteczny dla innych. Pożyteczny dla innych. To przechodzi, to później się, kiedy nie ma tego ważnego akcentu w wychowywaniu, to później on będzie i złym rodzicem, nie? I będzie złym członkiem kościoła, jeśli się nawróci, i będzie taki społecznie nieużyteczny. Ja, wczoraj oglądaliśmy za nią taki przykład ze świata amerykańskiego, czyli kobieta opowiada o swoim dziecku, 14-latek to był, i bez pozwolenia wziął samochód i wyjechał, wziął kolegę i wyjechali na drogę, żeby sobie pojeździć. I ona znalazła go, zatrzymała na ulicy, wzięła pas i lała go, po prostu lała go pasem. I ona bolała, że przecież ten człowiek z takim podejściem, on będzie nieużyteczny dla ludzi. Albo dla społeczeństwa, w którym żyje. Kogoś zabije. Kogoś zabije, oczywiście, nie? Ale widać, że tu to do sobie mogła mieć pretensję, że no, jakiś błąd popełniłam, że on 14 lat i on pokryje mu, bierze samochód i jedzie na highway, nie? Mhm. Także tu to, kiedy czegoś dziecka uczymy, to żeby ono myślało, że ja muszę być użyteczny, tak jak Jezus był dla nas użyteczny w tym, co zrobił, nie? Przecież on nam usłużył i to jest wzór, nie? Że ja, kiedy już widzimy w dziecku cechy egoistyczne, że on tylko myśli o sobie, o, no to popełniliśmy straszne błędy, nie? I teraz co zrobić, żeby to odwrócić? Właśnie jak nauczyć tego służenia innym, bo to rzeczywiście widzieliśmy i w armii amerykańskich, i w domach, na uczelniach, że oni są nastawieni na służenie innym, no ale jak to teraz mamy zastosować w polskich domach? To na poziomie rodziny to jest proste, bo to tam już wyrzucenie śmieci, czy uczestniczeniu w sprzątaniu, w zakupach, w robieniu posiłków, nie? To jest, kiedy my dzieci do tego nie angażujemy, to hodujemy je na egoistów, że on siostrze coś pomoże, siostra bratu, nie? To jest służenie sobie nawzajem. Jeśli tego nie będzie w rodzinie, to nie przejdzie później szerzej na inne poziomy. Ale od małego właśnie, tak. Od małego. Jeszcze to pielęgnowanie lenistwa w rodzinach, czyli wyręczanie i ułatwianie. To są według mnie bardzo takie powszechne, ale też wymagające tępienia cechy, ponieważ dziecko powinno mieć stawiane wysokie wymagania, że jeśli już coś robi, to powinniśmy dopilnować jednak, żeby zrobiło to dobrze. Nie zadawalać się tak byle czym, że dobrze, że cokolwiek robi. Że chciało. Tak, albo że tylko chciało bardzo. Że jednak pilnowanie efektów, że dziecko powinno być odpowiedzialne za efekt i robić to tak długo, aż zrobi dobrze. Że no to... To, co Paweł powiedział, że to wynika z tego, że często chcemy ułatwić czy naddać, bo myśmy czegoś tam nie mieli i nam było trudniej, no to teraz ułatwimy naszemu dziecku, ale to efekt jest dokładnie odwrotny. Ja to zapytałam się, jak to zrobić, jak zrobić tak, żeby to w nich właśnie wychować, to, żeby służyli innym. I myślę, że to mi właśnie przypomniało tego pastora, wykład, z którym oglądaliśmy wtedy, nie w tej sienie, co było teraz, a wcześniejszej. Chip Ingram się chyba mówił, tak? On tam właśnie mówił coś takiego, że dzieci nie będą robić to, co im każesz robić, a będą robić to, co ty robisz. Więc my musimy dawać im taki przykład. Jak chcemy, żeby oni służyli innym, to oni muszą zobaczyć to przede wszystkim u nas. I wtedy nie możesz kogoś zmuszyć, to on musi to zobaczyć, co to powoduje, że ta osoba, która tak postępuje, zyskuje w społeczeństwie, że je bardziej ufają, czy szanują i tak dalej. I chceć tego, bo musimy odrzucić to, że ktoś musi po prostu robić, bo takim nakazaniem, muszą zrozumieć, że to w tym jest pewny zysk, nie? Że opłaca się być dobrym dla rodziny, bo wtedy rodzina cię będzie szanować, będzie ci pomagać i tak dalej. Musimy zobaczyć to w praktyce. Tak, tak. A jeszcze jedna rzecz też powiem, zapytałem wcześniej, przed czym ostrzeć... Tak, jakie takie zagrożenia w wychowaniu. Zagrożenia to... Tak szczególnie ja widzę to, bo też takim byłem, to właśnie każdy z nas to wie, to jest bezstresowe wychowanie. Pamiętam, że tak w pewnym momencie już po nawróceniu tak dokładnie mnie to zaskoczyło, dlaczego to jest źle. Jeszcze pamiętam, że z Kasią jechaliśmy z powrotem, coś tam, nie pamiętam dokładnie sytuacji, ale że tak powiedziałem na temat Otylii, nie, że
że niech da jej to przeżyć, nie? Niech tam przeżyje, niech z tym powalczy, tam ona tam mocno tam coś przeżywała, tam płakała. A ja mówię, niech to przeżyje, niech stresuje się, niech to ją wykształci, nie? Bo jak będziemy cały czas jej oszczędzać te ciężkie wydarzenia, to wyrośnie takiego, że nie potrafi sobie poradzić z najmniejszym jakimś krytyką, tam problemami. Tak jak mówiła Gosia właśnie, że ten różowy świat, tak, sztuczny świat. Tak, tak. Mhm. I wtedy nie są w stanie poradzić z tym, że Trump wygrał wybory i sobie wyskakują na ulicę i palą limuzyny czarnoskóry. Ale czyjeś, nie tak. Swoje niestety. Odnośnie twojego głosu mamy komentarz od naszego widza. Prawdy szukam. W Hiszpanii też jest kult beztresowego dzieciństwa i przymus uszczęśliwiania dzieci, też odnośnie tego, co mówiłyście, że takie na siłę uszczęśliwianie i te niskie oczekiwania, co jest bardzo warto podkreślić, bo właśnie na podsumowanie chciałam was zapytać, jak właśnie dzieci nastawić na te wysokie wymagania? Jak z waszego doświadczenia patrzycie na wychowanie swoich dzieci? I co tak najlepiej skutkuje w budowaniu tego silnego charakteru? Bo trudno podać jakąś taką prostą receptę na zbudowanie tego charakteru, ale jakbyście może mogli spojrzeć z perspektywy. Jedną z trudniejszych cech charakteru do kształtowania u dzieci jest wytrwałość, bo dzieci z natury są takie troszeczkę słabo koncentrujące się, rozbiegane. Teraz szczególnie mają taki świat pełen różnych atrakcji, czyli chcą ciągle nowych bodźców. Trudno im się skupić też. Ja byłem wychowany na wsi, tu spora część z nas też, no to tam była szkoła ciężkiej, właśnie. Szło się rano w pole, wracało się wieczorem i to była szkoła charakteru wytrwałości, że trzeba od rana do wieczora zaiwaniać monotonnie, czy motyką, czy sierpem, czy kosą, czy tam, nie wiem, widłami, kto tam do czego się nadawał. To była świetna szkoła życia, nie? Dzisiaj praktycznie już nieistniejąca. To nawet tam troszeczkę, tam to koszenie trawnika, to jest zabawa, bo przecież to frajda jeżdżenia kosiarką, no to co to za, wiecie, to nie to samo, co z motyką tam stąd do wieczora, nie? I zadanie jest trudniejsze. Tak, ale mimo wszystko jest jeszcze możliwość. Ja na przykład swoje dzieci wysyłałem do pracy przy zbieraniu tam wiśni, czy malin i tak dalej. Nie chodzi o to, że już tam sobie zarobiły jakieś pieniądze, chociaż to też jest ważne, ale przede wszystkim chciałem właśnie, żeby taką monotonną, długą, nudną pracę wykonywały i żeby się uczyły przez to, że do sukcesu idzie się bardzo monotonną drogą. To nie jest błysk, to nie jest blitzkrieg, to jest naprawdę trzeba dniami, miesiącami ciężko pracować, żeby się pojawił jakiś sukces, nie? Jakąś taką lżejszą odmianą tego mogą być wycieczki górskie, nie? Zawsze pamiętam, zwykle rodzinami chodzimy i no idziemy gdzieś tam daleko, no dzieci na początku super, fajnie, no tam minęło pół godziny, już nie mogę i rodzice do mnie przychodzą, Paweł, wiesz, może to za długa na dzisiaj ta wyprawa, nasze dzieci nie dadzą rady. Zapewniam cię, i tutaj imię rodziców, dadzą radę lepiej niż ty. Bo dzieci mają fizjologię, tak przemianę materii nastawioną, że lepiej niż dorośli radzą sobie w górach. Ja wiedziałem o tym, mówię, poradzą sobie, zaufaj mi, poradzą sobie lepiej niż ty. To na razie ich charakter jeszcze słaby mówi im, że nie dadzą rady. Dojdziemy i później, jakie były szczęśliwe zawsze, także to też polecam. Długie, takie całodniowe wycieczki górskie i nie poddajcie się, kiedy zaraz na podejściu powiedzą wam, że oni już muszą do domu, że nie dadzą rady i tak dalej. Niech idzie krok za krokiem, niech powoli idzie, przełamcie ich i będą później miały radość osiągnięcia celu, osiągnięcia szczytu. To jest naprawdę coś wielkiego w charakterze dziecka. Taka nieustępliwość rodzica jest, można powiedzieć, konieczna. Amen. Tu bym też się dołączyła do tego, że właśnie to jest tak, że to jest najpierw dla nas wyzwanie, że to nie nastawiajmy się właśnie, że o, zrobimy coś tam raz i już będzie super, tylko że właśnie, że to jest ciężka charówka codzienna, że to są pewne właśnie, mówię, czy tłumaczenia, czy zaciskanie zębów i robienie jakiejś jednej czynności, ćwiczenie w tej czynności i tak dalej. Także to tak trudno powiedzieć o jakimś jednym sposobie, ale na pewno właśnie też uważam, że musimy sami się najpierw nastawić na to, że to jest po prostu ciężka, monotonna i nudna pod pewnymi względami praca. Z drugiej strony bardzo ciekawa. Dla mnie zawsze to było fascynujące, że można sobie właśnie
w ten sposób zachęcić się, że no oto mamy dziecko, które możemy ukształtować i możemy w nim wykształtować coś wspaniałe cechy. No to już wspanialszego wyzwania ja nie widzę. Ale jeszcze tak sobie pomyślałam, że ten element sportu, on jest rzeczywiście niezwykły, bo tak jak widzę, no nasze dzieci najmłodsze, one już są w tym wieku nastoletnim i widzę, że element sportu, który u nich jest, to jest to, co ich odciąga od banalnych takich płaskich przyjemności, że rzeczywiście napędzają się i lubią ćwiczyć. Tam wiadomo, że chłopak to bardziej stawia sobie wyższe cele i tak jest bardziej ambitny, córka może mniej, ale widzę, że ten element jest bardzo dla mnie ważny, że on wypełnia pewną pustkę i na głupotę w pewnym wieku, także to jest też fajne. Antidotum na głupotę. No. Coś byście chcieli jeszcze dodać? Ja bym jeszcze do tej służby wrócił chętnie, bo znaczy może to jest oczywiste, ale to jest ta różnica między tym, co zobaczyliśmy w Ameryce, a w Polsce, że tam to takie wychowywanie, pamiętając o społeczeństwie, o innych ludziach, to później widać na wszelkich poziomach, czy to będzie polityk, czy to będzie lekarz, czy to będzie nauczyciel. On autentycznie z troską myśli o innych ludziach, a u nas tego nie ma. Mhm. Znaczy jest, ale mało. Ja. Nazwy jest. U nas jest ja najzdrowia. Zobaczysz polityka, to cię tam ściska w środku, że on mnie traktuje właśnie jak przedmiot, że on nie myśli o mnie, żeby mi pomóc. Bierze za to pieniądze oczywiście, ale żeby takie jeszcze to nastawienie służenia innym ludziom. I tu widać, to jest ewidentny brak w wychowaniu dzieci. To też jak byliśmy na największym uniwersytecie świata, oni tam mają nawet pewną liczbę godzin do wyrobienia, żeby zrobić coś na rzecz dobra uczelni, żeby innym było milej. I to rzeczywiście takie wspaniałe później rzeczy z tego wychodzą, jak kilka tysięcy studentów się w coś zaangażuje. Tak, u nas student taki bardziej troszeczkę wybitny czy operatywny nauczy się na studiach, jak podesrać kolegów i jak wywalczyć dla siebie najlepszą pozycję. Dostanie się do samorządu, tam odpowiednio ustali sposoby naliczania, aha, teraz za sport żeby więcej, żeby i zmienią warunki gry, przecież to ćwiczyliśmy, że sami sobie zmieniają pod siebie warunki gry, żeby dostać stypendium. Gdzie oni są uczeni służby innym, takiej bezinteresownej? Nie. To później na chamów i prostaków wyrosną, oczywiście z dyplomami, i pójdziesz do lekarza, masz do z chamem i prostakiem, który cię traktuje jak snopek słomy, a nie jak człowieka, nie? Co z tego, że on ma dyplom? W chrześcijańskich narodach to woźna cię lepiej potraktuje niż u nas profesor uniwersytetu. Tak, to prawda. Taka prawda, jeszcze komentarz od Reginy. W szkołach w USA nie wolno oszukiwać, na przykład na testach. Ważna uczciwość. Tak. Czyli tu już nawet jest też właśnie w założeniu, że jednak, owszem, wiadomo, że i do nich dotarły te różne sposoby ściągania i tak dalej, i zawsze się znajdą jacyś ściągający, ale rzeczywiście, że jednak te standardy są ustalone na charakter, a nie na wiedzę właśnie. Także to jest, podoba mi się. Dziękujemy za wasze pytania, komentarze. Jeden komentarz odnośnie roli. Kto tak naprawdę jest odpowiedzialny za kształtowanie charakteru? Czy dziecko, czy rodzic? Prawdy szukam. Czasem rodzice starają się, robią co trzeba, a dziecko pójdzie swoją drogą i pobłądzi. Nie mamy wpływu na wszystko w życiu dorosłych dzieci. Jaka jest rola, dokąd może sięga rola właśnie rodzica w kształtowaniu charakteru? To już dochodzimy do takich prawie dorosłych dzieci, kiedy one już idą swoją drogą i tu rzeczywiście kończy się takie oddziaływanie, powiedzmy tak jak trenera, nie? Tu zaczyna się troszeczkę takie oddziaływanie jak w przypowieści o synu marnotrawnym, tego kochającego ojca, nie? Czyli zrobiliśmy jakąś pracę, nie? Wykonaliśmy, jeśli chodzi o wychowanie dziecka, lepiej lub gorzej pewne rzeczy, nigdy nie doskonale, także proszę sobie nie wyrzucać, to już było, już tego nie cofniemy. Ale jesteśmy teraz, nie? I to dziecko zbuntowane, czy rozumiem tak, jak w tym pytaniu, chce iść swoją drogą. To absolutnie nie należy jakoś rozdzierać szat, nie należy robić z tego jakiejś takiej tragedii typu koniec świata, nie należy szukać winnych w sobie albo współmałżonku, bo wtedy małżeństwa ciężkie chwile przeżywają, że zaczynają się nawalać nawzajem, a to przez ciebie, on teraz takie, nie, że... Udała się w ciebie. Tak, udała się właśnie. I tak dalej, różne takie pomysły. Nie, zrobiliśmy razem, co mogliśmy. Tu oczywiście racja, dziecko ma swoją wolną wolę, nawet najlepiej funkcjonująca rodzina może się zderzyć z takim problemem, że dziecko będzie chciało odrzucić wartości swojej rodziny. Nie? Wtedy
przecież przypowieść o synu marnotrawnym, gdzie Bóg jest tym rodzicem, nie? To przecież z nami Bóg to ćwiczył. Każdy z nas się zbuntował, nie? A Bóg czeka z otwartymi ramionami. Oczywiście to nie jest bez takie pozbawione oceny moralnej. To nie jest bezkrytyczne. Bo ten, zobaczcie, ten ojciec w synu marnotrawnym nie leci tam do tego burdelu szukać, czy do tych świń. Tego on czeka na swoich pozycjach, przy swoich wartościach. Wypatruje, z miłością czeka. Ale to on musi wrócić na mój grunt. I taki komunikat powinno każde zbuntowane dziecko dostawać od swoich rodziców. Wrócisz, czeka na ciebie tutaj miłość, czeka na ciebie przyjaźń, czeka na ciebie wspólnota, czeka na ciebie godność. Tam właśnie możecie sobie w tej przypowieści zobaczyć, tam są i szata, i pierścień, i sandały, i tak dalej. To są właśnie symbole tych rzeczy. To wszystko na ciebie czeka, ale musisz wrócić do prawdziwych wartości. Komentarz od KS. Moja babcia, przedwojenna nauczycielka polskiego i psychologii, mówiła, że dziecko wychowuje się do 5 roku życia. Czy się zgadzacie? A to, co mówiłem o tych kobietach, które się poświęcają wychowaniu dzieci, zanim nawet one pójdą do szkoły. To jest ten klucz do dziecka. Tak, amen. Bardzo. Zobaczcie, mniej więcej 100 lat temu, bo ta pani, babcia naszego widza, wtedy się uczyła, nie, na tej mądrości, wiedziała. Ci ludzie wiedzieli, tak, niby tacy zacofani, nie, a wiedzieli, jak świat jest zbudowany. Dzisiaj psychologowie już nie wiedzą, a dokładnie wiedzą, jak zepsuć to, co wcześniejsze pokolenia wybudowały. Ale też rozmawialiśmy właśnie o tych wzorach tego poświęcenia. No i właśnie to jest wzór dla dziecka poświęcenia pewnego, że mama była w stanie zrezygnować z pewnych rzeczy. No nie wiem, zawsze można niekoniecznie z pracy, tylko że na przykład, nie wiem, mogliśmy nowy samochód sobie kupić, a nie kupiliśmy, no bo właśnie mniej na przykład pieniędzy jest w domu. To jest to też dobry, uważam, wzór, że dzieci mogą docenić, o, moja mama była w stanie właśnie zrezygnować z czegoś dla mnie, no to myślę, że to jest naturalnym później taka wdzięczność. Nie? Moi rodzice pokazali charakter. Tak, tak, dokładnie. Co jest najważniejsze. Czyli podsumowując właśnie dzisiejsze nasze rozważania, no od czego zacząć? To tak jak mówicie, no trzeba zacząć od siebie. Dziękuję wam serdecznie, że byliście z nami. To był program Pogotowie Rodzinne. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, jak zbudować w dziecku charakter. Dziękuję wam serdecznie za wasze wypowiedzi. Dziękuję wam za wasze pytania. Jeszcze przypominam o tej organizacji, o tym programie Character First. Znajdziecie również ich stronę characterfirst.com. Jeśli chcecie zasięgnąć jakichś materiałów od nich, zasięgnąć porady. Na pewno będziemy też to rozwijać w naszym zespole. Jesteśmy zmotywowani i do zobaczenia jeszcze dziś o 19:30 program Czas na Polonię.